Jezus powiedział do tłumów: z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie. On sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plony. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo Pańskie. Mam takie dziwne poczucie, że... Znaczy, bo tak, jeszcze wczoraj tam leżałem na posadzce, a dzisiaj tutaj już mam wam głosić Słowo Boże. I taki mam trochę dysonans poznawczy, nie wiem za bardzo, co się dzieje. Ale dziękuję Romku za tę możliwość, zaproszenie i z wielką przyjemnością podzielę się swoją refleksją. Z pierwszego czytania, przepraszam, z drugiego, wiemy, że jesteśmy pielgrzymami. Kiedy żyjemy tutaj na ziemi, to Jezus, Święty Paweł pisze w liście do Koryntian, że jesteśmy pielgrzymami. I jako pielgrzymi po prostu idziemy, jesteśmy w drodze. A jak to bywa z drogą, droga jest różna. Kto był na pielgrzymce, to wie. Czasami idziemy po drodze, która jest bardzo wygodna, jest to polna droga, jest miękko, wszystko się idzie ładnie. Czasami idziemy po takiej żwirowej, wtedy się te żwirki wsypują do butów albo do jakichś sandałów, ugniata to w stopy. Czasami jesteśmy już bardzo zmęczeni, a idziemy po asfalcie i robią się odparzenia i w ogóle jest bardzo nieprzyjemnie. I tak to jest z byciem pielgrzymem. Czasami droga po prostu jest wymagająca. A my jesteśmy pielgrzymami. I Święty Paweł pisze o dwóch rzeczach. Pisze o wierze i pisze o zaufaniu. Będąc w drodze, potrzebna nam jest wiara. I tak samo potrzebne nam jest zaufanie. Właśnie w tych momentach, kiedy ta droga jest wymagająca, trudna, jesteśmy zmęczeni i mamy wszystkiego serdecznie dosyć. Wtedy potrzeba nam zaufania i potrzeba nam wiary. Wiary w to, że ta droga nie jest bez sensu i że nie prowadzi donikąd. I jak to często bywa w takich momentach, no tego zaufania i tej wiary po prostu nie mamy. Albo mamy tak odrobinę i sobie myślimy: o nie, mam tak mało, na pewno nie wystarczy. Ale dobra nowina jest taka, że jesteśmy, tak jak mówi Jezus w Ewangelii, jesteśmy Królestwem Bożym i Królestwo Boże jest w nas, czyli mieszka w naszym sercu. I czasami tej wiary i ufności w naszym Królestwie Bożym jest bardzo, bardzo mało. I takie mam przeświadczenie, że na pewno nie wystarczy. Ale to jest tak jak z tym ziarnem, które jest wrzucone w ziemię. Nieważne czy dzień, czy noc, ono sobie tam jakoś pracuje. Nie wiemy jak, no bo nie widzimy, bo jest w ziemi, trzeba by było wykopać. No ale po co wykopywać, jak nie będzie rosnąć? Trzeba pozwolić, niech sobie pracuje tak, jak sobie pracuje, prawda? Rozwija się i tam się coś dzieje. I później widzimy delikatne owoce. Najpierw wyrasta źdźbło, później wyrastają kłosy, później wyrastają w tych kłosach pełne ziarna. Później to się ścina, mieli, jest z tego mąka, a później powstaje chleb, który jemy. I tak z czegoś bardzo, bardzo małego powstaje coś,
co karmi nas i karmi innych. I tak jest właśnie z wiarą w naszym życiu. Czasami mamy bardzo mało i wydaje nam się, że na pewno nie wystarczy na tej naszej trudnej drodze. Ale tak naprawdę wystarczy. Dlaczego? Bo to nie zależy od nas. Czy dzień, czy noc, to sobie pracuje, nawet nie wiemy jak. Rośnie. Potrzeba trochę zaufania, że to właśnie o to chodzi. Bo Pan Bóg zawsze jest krok przed nami właśnie w tym działaniu. Nie chodzi o to, żebyśmy my teraz się spinali za wszelką cenę i próbowali się na tyle zmotywować, żeby tej wiary przymnożyć, żeby to zaufanie za wszelką cenę z siebie wykrztusić. Po prostu najmocniej tak się spiąć i będę ufał. Zawsze początkiem zaufania będzie łaska Boża, która działa przed moim działaniem i pozwala mi w pełni zaufać i uwierzyć. Dlatego nie ma co się martwić. Drugi obraz z tej Ewangelii to ziarnko gorczycy, które jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. A później jak się je zasadzi, to później urasta z tego większa jarzyna, jak to jest napisane, większa od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie i co się dzieje? Nawet ptaki powietrzne tam sobie robią gniazda. Czyli z jednej strony z tego małego ziarenka, które najpierw mamy, może powstać chleb, który będzie karmił innych. Z drugiej strony z tego ziarenka musztardy małego, które mamy, powstanie krzew, który będzie dawał schronienie innym. Dlatego nie ma co się martwić. I jak dobrze poczytamy Ewangelię, to słowa nie bój się, czy nie lękaj się, to pierwsze słowa, które Jezus wypowiada po swoim zmartwychwstaniu do swoich uczniów. Przychodzi z dobrą nowiną, w której mówi, nie bój się. I chciałbym na tym zakończyć tę homilię, żebyśmy zapamiętali słowa Jezusa, nie bój się. Nie bój się, bo wystarczy ci wiary. Nie bój się, bo wystarczy ci zaufania. Nie bój się, bo mimo tego, że droga jest wymagająca, to ja jestem z tobą i cię nie zostawię.